z obietnicę szybkiego likwidowania elementu przestępczego z każdego zakątka Pacyfiki. Serwis kończymy przykrą wiadomością dla właścicieli czworonogów. Podatek za każdego psa w gospodarstwie. Dobry wieczór, Night City. Moimi gośćmi są przewodniczący kongregacji... Zapomniałam. Znajoma netrunnerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci namiary na nią. Szczęść Bogu naszemu w niebiosach i na ziemi. A nasz drugi gość to Karina Lee. Piękna gospodyni programu Chipping, poświęconemu tematyce cyberwszczepu. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Chcę porozmawiać ci z wami o najbardziej ekskluzywnym i najbardziej pożądanym szczepie na rynku. To jest coś od Arasaki, Relik. Ale może przypomnijmy naszym drogim widzom, co to właściwie takiego. Karina, mogłabyś nam wyjaśnić tak jednym słowem? Jakby to ująć? No po prostu nieśmiertelność. Niemożliwe. Poważnie? Mówiąc wprost, relik pozwala przenieść świadomość umierającej osoby i zachować ją na zawsze. Zgrywając jej duszę na chip, znajdujemy jej po prostu nowy dom. I taka osoba nigdy już od ciebie nie odejdzie. Będzie już na zawsze z tobą, twojego boku, w twojej świadomości. Drogie dziecko, zastanów się choć przez chwilę, co mówisz. Relik to żyrowanie na ludzkim nieszczęściu. Te chipy to po prostu nic innego, jak nakręcane symulakra. To złote cielce stworzone przez fałszywych proroków. Arasaka obiecuje, że przeniesie na chip. Znowu się popsuła. Trzeci raz. Płaciliśmy już za naprawę. Chyba próbują na nas przyrobić. Porozmawiam sobie z dozorcą. Pogam nie rób tego. Thank you.
również o tym, że aż 30... Wyrwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. To jak? Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz, przypłąkał się do mnie na ulicy. Miał takie piękne, smutne oczy. To przygarnąłem, nie? Dobrze, żartuję. To wojskowy bot. Kupiłem okazyjnie. Znajomy mi go trochę podrasował. No i jest. Spróbujmy. Miękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Masz na chłopaku, umiesz przywalić. I też to ci mogę ustawić walki, na tym można zrobić grubę baksu. Sam też boksujesz? Już nie. Zbyt wiele razy głęb dostałem. Refleks już nie ten, co kiedyś. Są na to sposoby. Perenzików załatwiłby sprawę. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia. Mówisz coś o walkach? Widzę.
cię na ringu. Masz dobry instynkt, masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli cię nawszczepiasz. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Dla ciebie czy dla mnie? Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej. Wiesz, jako twój agent, ty zgarniesz resztę. Kosztem. Taki świat. Każdy zarabia na każdym jak może. Ja przynajmniej tego nie ukrywam. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wybierasz, gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, a jak wygrasz, zgarniesz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale, jasne? Jak słońce. Świetnie. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby wyjechać z Watson, więc zacznij od walki w Kabuki. Wierzę w ciebie, Lee. Pokaż temu miastu, na co się stać. Co tam masz w ofercie? Wszystko, co najlepsze. Spierdalać. A ty nic. Kurwa, ten psychol był jak chodzący czołg. Czemu tak głupio ryzykowałaś? W takich przypadkach wzywamy Max, tak? Cywile byli zagrożeni. Miałam stać i patrzeć, jak ich rozwala. W porównaniu z Max Takiem wszyscy jesteśmy cywilami. Jak nam dadzą takie wyposażenie jak im, proszę bardzo, zgrywaj bohaterkę. A na razie słuchaj, co mówię i się nie wychylaj, jasne?
Spieszyłeś się, co Molo? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Szalej. Skończyłeś. I możemy lecieć do Ripera. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bag go zna. Od słowa do słowa mówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. Dexter Deshawn, powiedz mi o nim coś więcej, bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie 2 lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. 2 lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł nas. No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bag? T-Bag z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w system. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fixer dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interesy. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. No to co? Do Ripera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwija. No to jesteśmy. Chodźmy do środka.
Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa.